Jak to jest robić wszystko na następną chwilę dobrze? Nie ma tak, czy dobrze, czy niedobrze. Najgorzej, kiedy człowiek zapomina, na którym ja zapisie właśnie ostatnio grałem. Którym z tych 15? Jeszcze przynajmniej o tyle dobrze, że ten mod do koopowania ma oddzielne zapisy, bo to już w ogóle by była kompletna masakra. Chciałem pan nie lepszych szal. Niby mam. Mam lepsze pytanie w takim razie. Dlaczego ja mam prawie tak ulepszone? Domyślam się, że przynajmniej częściowo wynika to z tego, że się zastanawiałem, czy na pewno chcę z tych broni korzystać, ale come on, cześć Sebastianie. Nie no, tak się nie godzi. Czas na szybkie upgrade broni. Bo tak to się bawić nie będziemy. Asset upgrade'owałem bronię. To jest rzeczą przecież. Czemu ja faceluję? O mój Boże, ja faceluję! Abolt! Od razu lepiej. Wow, 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 wow! Co ty robisz? Opie bandyto, przestań. O, blidzik. Ebe, idź twój. Ja tylko chciałem upgrade'y sobie zrobić! Kurwo. A on powiedział, że nie, że nas zabije. No dobra, no. To ja go zabiję, I guess. No co ja mogę, nic nie mogę. Clinging bomb dostaliśmy. Wracając do tego, że chcę zrobić sobie upgrade do broni. Spokojnie. Co ja tak się zastanawiam, dlaczego ja facelowałem? Dlatego, że miałem tarczę założoną? Czy ki diabeł? Nie wiem. Powiem szczerze, nie wiem. Podejrzewam, że mogła to być kwestia tarczy, ale wciąż trochę to dziwne. Nie mam dusz na plus 10. No, that's a problem. Nie jest jakiś wielki problem, no ale... O. Tutaj możemy sobie teoretycznie też zajść od razu. Nie możemy, bo nie mam run, jak już mówiłem. Zaraz je będę miał, spokojnie. Ja jeszcze potrzebuję zejść. Chyba tyle. Layout your hands. No i dobra, tyle na razie możemy zajść. Mam plus 10, plus 7, czyli nie jakoś super dużo, ale tak zwane zawsze coś. No dobra. Skoro mamy upgrade już ze sobą, to wracajmy tam, gdzie ostatnio skończyliśmy, czyli do Schoolhouse Classroom. Bo jeżeli dobrze pamiętam, chciałem dzisiaj po prostu sobie pozwiedzać Raj Lucaria jako taką. Tam, gdzie mniej więcej ostatnio skończyliśmy. Bo przypominam, że wcześniej sobie spadaliśmy tutaj na dół i nas koleżanka, maidenka. Czy ja nie mogę teraz tam zejść na dół i jej po prostu pobić? Tylko nie pamiętam, czy ja tam wszystko zebrałem, czy nie. A wtedy się wszystko zebrałem, więc to nie miałoby sensu. Więc to po prostu pozwiedzamy już sobie właściwie o część Akademii. Dobra, tylko teraz trzeba uważać, bo... Niestety jest to bardzo przyjemne miejsce, gdzie... Zazwyczaj przeciwnicy nie są pojedynczo. Więc trzeba będzie na to dość mocno uważać. Konspektus scroll. I jeżeli dobrze pamiętam, ta ściana jest... Właśnie, ta ściana jest zniszczalna.
Sniffing Stone 4 i można tutaj sobie spaść. Ja mam tą. Tak, mam fenalkę aktywnego. Aż tak w siebie wierzę. Podziwiam samego siebie dzisiaj. Czy ja sobie co sobie oprócz tego zamku zostaje pokonany? W sumie Rijkaard. Chciałem powiedzieć, że nie, ale przypomniałem sobie, że Wielkiego Węża biliśmy ostatnio. Na samym początku Sima. I z Rijkaarda zresztą mam ten fajny miecz, nad którym poważnie się zastanawiam. Tylko mam ten problem, że wymaga Spot of Faith. I to jest mój główny problem z tym mieczem tak naprawdę. Ogólnie jest sporo jakichś takich mieczy, które z jednej strony są fajne, z drugiej strony wymagają faith i przez to cały plan, żeby iść pod full letal siłę, idzie się pierdzielić. A, tu był. Nie zauważyłem go. Na szczęście większość przeciwników teraz będziemy zabijać na jeden atak z wyskoku, więc to jest duży plus. Generalnie Blasphemous Blade to jeden z najlepszych mieczy w tej grze, tak naprawdę bym powiedział. Dążę? Dążyłem, nice. Dobra, tu mamy jeszcze w sumie trzech przeciwników, wbrew temu jak to wyglądało. Bo jednym z nich jest ten kolega z banów. Ja tylko chciałem zgadnąć tytułalny dzbanek, no... Nawet tego mi nie dasz. No dobra, no. Tam jest jeszcze jeden przeciwnik, Jezu! Ulala. Wciąż bleed na mieczach? Raczej tak. Wydaje mi się, że... Jeżeli nie korzystamy z weapon altów, a ja tutaj aż tak bardzo nie korzystam, chyba że... akurat coś jest jakiegoś twardszego i niekoniecznie mogę to bić tak cały czas, to wydaje mi się, że używanie tego, używanie blida, przynajmniej jeżeli atakujemy fizycznie, to jest prawie że konieczność. Dużo poszło staminy i vigor. No vigor ma 40 i wydaje mi się, że na dłuższy czas nie potrzebuje dawać więcej tak naprawdę. Ulala. Bo 40 to jest taka wartość, gdzie... od tego momentu już nie dostajemy aż tak dużo, a jednocześnie na ten etap gry powinno nam jak najbardziej wystarczyć, żeby nie umieć od niczego na hita ani na 2 i raczej nie na 3. Chyba że rzeczywiście wpierdzimy się w coś bardzo oczywistego, co nie powinno nastawić po żadnym pozorem, ale no takich rzeczy się nie liczy, tak? Właśnie nie jestem pewien sobie, czy 40 jest softcapem, czy 50 w Elden Ringu. Bo sporo statów ma softcapa na 60 na przykład. Takich w Dark Soulsach normalnie były na 40. Kometa, spell, który z jednej strony jest fajny, z drugiej strony wymaga 52 inta, więc za często go używać nie możemy. A już na pewno nie, jak gram naszym buildem. A z drugiej strony teraz mam postać, która ma jakieś 20 poziomów więcej od tej, którą teraz gram. I wciąż nie może używać komety bez tymczasowych buffów. Pokroju właśnie w jakiegoś runarka czy czegoś ten deseń. Coś tu jest, jest banuch. Albo raczej z banek, bo z banuch są duże. A tu już nieco świeci. Drewno Skull Talisman to talisman, który pozwala, który zwiększa obrażenia od czarów, które zadajemy. Czy w tej grze jest coś takiego jak respect statystyk? Zabawne, że o to pytasz, bo bardzo się do tego zbliżamy z każdą minutą. I całe szczęście, że jest, bo inaczej podejrzewam, że sporo buildów mogłoby być mocno uziemionych przez to, że źle rozdało statystyki na przykład na początku. Albo stwierdzilibyśmy, że chcę pograć czymś innym i trzeba było zajść nową postać w grze, która nawet jeżeli wie się co robi, to spokojnie może wystarczyć na kilkadziesiąt godzin, żeby ją tak jednorazowo przejść w całości.
Przy czym warto odnotować, że ilość setka, tak, setkapów, ilość respeków jest ograniczona. Jest ograniczona tym, że kosztują one pewną walutę, której, no, jest ograniczona ilość. Czerwony wilk Radagona. Jak na standardy tego, jaki mamy obecnie poziomy, to jest on w miarę nietrudnym przeciwnikiem. Nawet jeżeli próbuję wam właśnie udowodnić coś innego. Generalnie, jeżeli gasi magię, to ten boss jest strasznie irytujący przez to, jak dużo on skacze i nie pozwala się. Raz, że nie pozwala się niczym trafić. Myślałem, że go dobiję. Raz, że nie pozwala się niczym trafić, a dwa, że przez to, jak on jest agresywny, to nie pozwala też za bardzo siebie atakować. To się zbugowało chyba tam. Ale już po nim. Memory Stone. Jeżeli nie wspominałem, to Memory Stone służą w tej grze głównie po to, żeby móc wyekwipować więcej spali na raz, więc dla nas jest to praktycznie kompletnie bezużyteczne. Coś ważnego, nie? Poziomu jeszcze nie mogę wydać, więc tym się na razie nie przejmuję. I tak naprawdę, gdyby mi bardzo, ale to bardzo zależało, to mógłbym w tej chwili w jakiś 2-3 minuty dobiec do właściwego bossa tej lokacji. Ale jednocześnie mamy jeszcze trochę do zwiedzenia, więc pozwolę sobie na razie resztę pozwiedzać. Też mówię, wydaje mi się, że jak na ten etap jestem odrobinę przelewelowany, zwłaszcza jeżeli chodzi o HP-ki. Dlatego też pozwalam sobie na jakiś taki nieco głupszy, bardziej agresywny styl gry niż bym to robił w tym momencie, gdzie podejrzewam, że grałbym dużo bardziej, powiedzmy, pasywnie. Więcej rzeczy bym się starał unikać, jakoś bardziej tak zachowawczo do wszystkiego podchodził. A tak w momencie, kiedy mamy 1500 HP, to nie zawsze czuję taką potrzebę. Crystal Bat, coś co niekoniecznie nam się przyda jakoś specjalnie. Pewien smak na pewno nie ma z tym nic wspólnego. Nie wiem, o czym mówisz. Ani smok, ani to, że byliśmy u Rykarda, do którego powinno się iść znacznie później. Nie, nic z tych rzeczy. Ikona Dagona skraca czas rzucania. Boże święty, to bo nie mądre. Skraca czas rzucania wszelkiego rodzaju inkantacji. A biorąc pod uwagę, że podobnie jak ze spellami z inkantacji nie korzystamy, no to domyślacie się, jak bardzo użyteczna nam będzie. Jeżeli wasz odpowiedź było wcale, to tak, macie rację. Teoretycznie można zrobić build, który nie jest taki, powiedzmy, magiczny, w sensie, no, że korzysta tylko i wyłącznie jako tako z buffu, tak? O Boże. I wtedy do tego tylko potrzebuje faith i biorąc pod uwagę, ile jest broni z faith, to ma to sens. Jest to opcja, którą robiłem na jednym przejściu, powiem szczerze. Znaczy, tam jeszcze wtedy myślałem, że powiedzmy korzystanie z ofensywnych inkantacji ma więcej sensu. I dość szybko się przekonałem, że większość z nich no, nie nadąża z obrażeniami względem tego, ile HP mają bossowie. Więc zrezygnowałem z tego pomysłu. Więc większość mojego gameplayu to było tak naprawdę korzystanie z miecza balansu i zabawy. Powiedziałem Radan. Powiedziałem Radan? Nie powiedziałem na Dagon? Czekaj, kiedy powiedziałem Radan? Ja to chyba. Co to za oszoł orbitalny? Halo. Ja tylko chcę łyknąć flaszkę! No bo znaleźliśmy tą ikonę Radagona. Chyba, że mówimy o czymś jeszcze innym, to możliwe, że ja się jakoś przejęzyczyłem. Jezu. Czy wy to widzicie? Nie, ja tu wchodzę. Mam wyjebane, wchodzę tu. Jak oni czegoś ode mnie chcą, to nie sami tu przyjdą.
Mój święty Boże! Nie wiem, co było gorsze, to że oni mnie nie trafili, czy że ja ich nie trafiłem. I fuj. Posłuchajże mnie! Bo ogólnie jako tak Radan znajduje się w Kaelit i żeby z nim walczyć, to zazwyczaj trzeba przynajmniej wejść do Altus. No i nie wiem, jakby to teraz wyglądało u mnie. Czy to, że byłem w Volcano Manor, zalicza się jako wejście do Altus, czy nie zalicza się jako wejście do Altus? Bo jeżeli się zalicza, to teoretycznie mógłbym się już bić zadanym, jeżeli nie, to nie. Tak w bardzo dużym skrócie. Anyway. Tutaj możemy sobie bardzo grzecznie i kulturalnie spaść. Wbić kolejny nóż w plecy. Przy okazji otworzyć sobie drzwi, jakbym mi się zdarzyło kiedyś tutaj umrzeć. A nie wykluczam tego absolutnie. Wiem, co mówiłem przed chwilą o przelewelowaniu, ale to naprawdę nie zmienia faktu, że wciąż w miarę łatwo jest tutaj się wypierdzielić gdzieś. Zwłaszcza, że zaraz czeka nas sekcja bardziej platformingowa. Wszyscy wiemy po SMT, jaki jestem dobry w platformówki. Bieganie po dachach! Kiedy ostatni raz w Dark Soulsach to się źle skończyło? Pozdrawiam zadanego Rodeo. Przynajmniej te marionetki raz, że nas nie zatrzymują strzałami przez poise. Ani nie wytrzymują więcej niż jednego ataku z wyskoku, bo to mógł być problem, biorąc pod uwagę ich interakcję z byciem trafionym. Dobra, wchodzimy tu na górę. Czy to jest bezpiecznie? Tak, względnie. To też z kolei nie jest bezpiecznie, bo mamy paru marionetkarzy, którzy z chęcią zlecą nam wpierdolić. Jednocześnie mamy też maga, który raczej jest z tych silniejszych niż słabszych. A biorąc pod uwagę... Jezu, nie trafiłem maga! O-o, au, au, au. Da. O, kolega spadł, nice. Epo jest stagger, jest nam mniej więcej. Od tego, ile zadajemy poise damage, albo ile mamy poise, zależy, czy jakiś cios wytrąci nas z naszej obecnej animacji, czy nie. Tutaj tyle fajnie jest, że pokazane jest, ile dane elementy ekwipunku mają poise, tak? Więc teoretycznie możemy sobie wybierać na tej podstawie sprzęt. Ja obecnie staram się mieć ten, który ma go możliwie najwięcej przy rozsądnym equiploadzie. Tak długo jak nie mamy heavy loada, to nie jest źle. Zresztą też nie mamy jakiegoś super dużego wyboru na chwilę obecną, niestety. Dobra, spadłem tutaj, co mi to daje? To, że mogę spać tutaj. A stąd droga zaprowadzi mnie albo tu. Tutaj ni cholery nie przeskoczę, nawet nie mam zamiaru próbować. Tutaj jest bezpieczna opcja. Tutaj też jest bezpieczna opcja. I tutaj już chyba się zaczyna strzelanko. Ulala. Nie będę tego komentował. Yep, już strzelają. Czemu on tak? Boję się. Znaczy generalnie to też zależy, bo są elementy ekwipunku, które dają na przykład jakieś bonusy do obrażeń, tak? Wiem, że do Bleeda są rzeczy, które dają tam chyba 10-20%, jeżeli nałożyło się niedawno Bleeda. I przez to one są bardzo, ale to bardzo często wykorzystywane. Tak samo są przedmioty, które dają na przykład bonusy do inteligencji, do innych statystyk. Jeżeli chcemy, to możemy je nosić, żeby mieć więcej statów, tak? Więc
To też zależy. Ogólnie wybór jest w miarę szeroki, bym powiedział. O mój Boże, byłem pewien, że spadnę. W sensie tam na sam dół. Imbius solki, przyda się. Tutaj jest drabina, którą nie do końca chcę schodzić. A nie chcę nią schodzić, bo ona prowadzi nie do końca tam, gdzie bym chciał. Bo chcę skoczyć tutaj. Drabiną byśmy zeszli nieco niżej, co nie do końca mi na chwilę obecną odpowiada. Oj, jeszcze jeden. Albo nawet więcej niż jeden. Ale to było ciekawe i nieplanowane. Koledzy załatwieni. Tutaj będziemy mogli wejść, tylko jeszcze się rozejrzę, czy czegoś nie pomijam. Wydaje mi się, że nie, ale wolę się upewnić, zanim tam wejdę, bo stamtąd już z tego pamiętam powrotu, jak tako nie ma. Teoretycznie można tutaj zejść, ale tej drabiny nie ma i też nie będzie powrotu jako tako. Więc chyba nie chcę tu wchodzić. Coś mi spadło za plecami? Tak. Słyszałem go. Dobra, możemy. To było niebezpieczne. Chcę, żebyście o tym wiedzieli. Chcę wejść tutaj, zgarnąć to, co tu leży. Pewnie nic ciekawego, ale. Złote rączne. No i zawsze coś. A, chcemy spaść tu. Chcemy spaść. O tu. Tutaj jest dodatkowy klucz do akademii, który możemy oddać to psowi w Liurni, jeżeli byśmy chcieli. I zatem możemy dostać się do niego gest, który jest potrzebny do wielu zagadek w tej grze. Powiem szczerze, że za pierwszym razem kompletnie nie wiedziałem o tym, że coś takiego istnieje, bo nie wiedziałem nawet, że są tutaj te dachy, więc po tym jak czytałem, że ludzie chodzili tutaj po dachach, to miałem takie... Wait, what? Jakie dachy? Kolego! Nie widziałem go. A propos niewidzenia. Kolega perfumerz najgorszy, bo strzela seriami. No nie, perfumiści są dość tankowaci zazwyczaj, w porównaniu do zwykłych przeciwników. Zdarzyło mi się, że dostałem, a coś miała pociskanie rzędu od niego. To nie było fajne. I to jest najważniejsza rzecz, po prostu się tutaj przechodzić. Tak naprawdę, jeżeli jest się magiem, czyli laska czarodzieja Azura, ona sprawia, że jeżeli dobrze pamiętam, szybciej się rzuca spele kosztem ich zwiększonego kosztu. Tak. Biorąc pod uwagę, że część spele rzuca się naprawdę długo, to jest to całkiem przydatne. Ale. Tutaj tak naprawdę to już wszystko i z tego co pamiętam, nie ma stąd jakiejkolwiek sensownej drogi z powrotem, więc możemy sobie po prostu wrócić w ten sposób. Dzięki Bogu za teleporty. Akurat mam idealnie na poziom. Chcę sobie dobić do 40 wigoru takiego legitnego, nie ten. Nie z tymczasowych statystyk. I przy okazji wtedy chyba też zdejmę Red Dragon z Curse Heala. Bo jest to fajny przedmiot z jednej strony, ale z drugiej strony. Czekajcie, Switch View. Spójrzcie, ile mi zmniejsza. Statystyki negacji obrażeń. Naprawdę zauważalnie, to jest jakieś 7 punktów procentowych w paru miejscach nawet więcej. Cześć, Pesku. Z 501 GP. Powiem szczerze, że w formule jakoś super obeznany nie jestem, więc różnica mnie tutaj akurat trochę omija. Między jednym a drugim. Zgaduję, że po prostu chodzi o jakąś długość wyścigu albo coś. A jest to setki. I największy zbrodniarz wojenny, część druga. A on zaraz z tym wróci. Au.
No niestety, one mają to do siebie, że są dość silnymi przeciwnikami na chwilę obecną. Au! I też ciężko znaleźć jakiś dobry moment, żeby je atakować tak naprawdę. Au! Bo głównym dobrym momentem na to, żeby je atakować, jest to, kiedy one się otwierają tak naprawdę. Ulala. A że ta ewidentnie się nie chciała otworzyć, no to... Egrampie trzy razy dłuższe. I see. W sumie ma to jakiś tam sens. Chyba tutaj mamy Golden Seeda kolejnego. Ja ich mam już właściwie. Dwa. Czyli chyba jeszcze jednego będę potrzebował. Jestem pewien, że to nie jest żadna pułapka. Cześć, krabie. Nie będę wnikał, czemu te pierwsze dwa ciosy mnie nie trafiły. Naprawdę. Absolutnie nie będę narzekał na to, że takie rzeczy się dzieją, ale to wciąż jest dziwne. Tak samo jak wczoraj grałem z Sybikiem na koopie i mieliśmy taką strasznie dziwną sytuację, że po tym jak jeden z nas umarł, to boss kompletnie popsuł sobie jaj. W sensie dopóki go nie zestagerowaliśmy, to kompletnie przestał funkcjonować. Biorąc pod uwagę, że boss był absolutnie kompletnie spierdolony, to żadnemu z nas nie było ani trochę smutno na to, co się wydarzyło. Tu coś się świeci, nie dziwię się, będzie ten kolejny krab przy okazji. Op, nie tym razem. A nie wystarczyłoby pewnie, żebym zabijał tylko tych, którzy stoją i mają różdżki, bo tylko oni stanowią wielkie zagrożenie dla nas. Ale... Tu mamy przedmiot. Mamy też coś ewidentnie głośnego. Przez to teoretycznie da się przedolować, ale ja nie jestem na tyle kompetentny, żeby być w stanie robić takie skomplikowane manewry. Jeżeli dobrze wyczujemy, to da się też tak mniej więcej wyczuć, w jakim miejscu będzie dana kula, bo ona się odbija cały czas od lewej do prawej. Z tej strony się nie otworzy. Tutaj mamy teleport, który nigdy, przenigdy nie pamiętam, dokąd prowadzi. Pożałuję tego. Biorąc pod uwagę, że nie jesteśmy jakoś super daleko od Grace'a, to mogę sobie w sumie sprawdzić. Właśnie wydaje mi się zawsze, że on prowadzi jakoś tak na zewnątrz. I bym nie skłamał! Prowadzi on do psa! Największy pies na dzielnicy! Pies biskup! Bo ktoś składał tu jakieś przysięgi? The shattering has caused us, all of us, to lose sight of something very dear. It is here, at the Church of Vows, that the great houses of the Erd Tree and the Moon were joined by the matrimonial bond between red-haired Radican and Renala of the Full Moon. And so our church holds in view the monuments of both houses. Nie wciśnij przypadkiem ataku, nie wciśnij przypadkiem ataku. Nie chcę bić psa. Też by mnie nogi tak bolały, jakbym miał taką skorupę na PC-ach. Unless perhaps you are in search of instruction.
in which case I will share all that I know. Galnie Miriel jest o tyle przydatnym NPC-em, że można mu dać dosłownie wszystkie scrolle, jakie mamy. I jest w stanie on przyjąć je wszystkie i pozwolić nam się z nich uczyć. Więc jeżeli potrzebujemy NPC-a, do którego chcemy się udać, żeby czegoś się nauczyć, to Miriel jest naszym NPC-em. Bo dosłownie można mu dać każdy zwój z zaklęciami i każdą księgę z inkantacjami. Oczywiście wciąż oznacza to, że musimy mieć odpowiednie statystyki i runy, żeby się czegoś nauczyć. Ale jeżeli chcemy, no to mamy. I jeżeli dobrze pamiętam, to tutaj będzie Celestial Dew chyba. Albo i nie. To jako, że tutaj nie ma Celestial Dew, a ja ewidentnie go nie mam, to napomknę tylko, tak przy okazji, że jeżeli z jakiegoś powodu jakiś NPC nas nie polubi, nie ma to żadnego w związku z tym, że na przykład ich zaatakowaliśmy, czy też przecież my nigdy nie atakujemy NPC-ów, to możemy u Miriela dostać odpuszczenie naszych grzechów i wtedy NPC nas polubi i kosztuje to jedno Celestial Dew. Zagipsowany to jest... Jezu Chryste, to brzmi okropnie. Ja tak, żeby mieć gips jako tako to raz kojarzę, że w życiu miałem, bo wiem, że miałem więcej, ale ten jeden raz, kiedy miałem jak tako gips, jak byłem mały, to kompletnie tego nie pamiętam, miałem może ze 3 lata, jak nie mniej. A tak to tylko raz też na nogę, już jak byłem nieco starszy i nie było to przyjemne doświadczenie. Nie chcę myśleć nawet, jak wygląda zagipsowany to jest. Jeżeli chodzi o to, jak człowiek wtedy funkcjonuje, że tak to ujmę. Tak, żeby nie było wątpliwości, to że raz to zrobiliśmy nie oznacza, że au, że za drugim razem nie będziemy musieli. A zaraz, jeszcze jedna kula spadnie. Wydaje mi się, że to jest niebezpieczne. Tak, to jest niebezpieczne. No dobra, to mamy z głowy i tutaj jest Moongram Carrion Knight. To jest też Carrion. Siema! Bleed! Bleed! Dostałem po nim tarczę kareńskiego rycerza. Tam teoretycznie możemy sobie skrót odblokować, nie czuję takiej silnej potrzeby, zwłaszcza, że ten tak zwany skrót nawet nie jest jakimś specjalnym skrótem. A po co skrót? Zapewne można się domyśleć. Tak, zgadza się. Mamy tu windę do bossa. Otwieramy wielkie wrota. Matko, mam nadzieję, że nie będę miał tego z Sevik, bo Sevik kilkukrotnie psiaczył, że na tym bossie mu się gra zawieszała. Ciało nie będę pod gipsem. Uuu. Piękna biblioteka. To te słynne dzieci, które nas gryzą po kostkach. Mnóstwo dzieci, które nas gryzą po kostkach. To trochę creepy. Nie wiedziałem, że włączyłem Silent Hilla nagle. Jestem ale. A zależy, co masz na myśli przez Anakin Skywalker moment. Dobra. Mamy walkę z Zynalu, królową pełnego księżyca. W początku bardzo mocno ona przypomina walkę z Deacons of the Deep w Dark Souls 3, gdzie mamy naznaczonych przeciwników, których musimy atakować. Jak zabijemy trzech takich,
to ten nalaz pada na ziemię. Raczej nie dam rady na jedną fazę. Chociaż bit? S? Essa? Bleed OP? Powiem tak, zdarzało mi się umrzeć na tej walce. Nie będę kłamał. My beloved, have no fear. I will hold thee. Patience. Ye will be countless born. Forever and ever. Nie będę kłamał, że ta mroczna mgła mi się absolutnie nie podoba. Gamer Generalist Mode, o nie. No nie wiem, nie wygląda mi na śpiąco. Tak generalnie, fabularnie rzecz ujmując, to Renala, z którą walczyliśmy w pierwszej fazie, jest w takiej fazie lekkiej demencji, że się tak delikatnie wyrażę, gdzie sama nie do końca wie, co się dzieje tak naprawdę. Natomiast w drugiej fazie walczymy z jej iluzją, którą przyzywa Rani. I tak jak to ona powiedziała, jest to jej pełna moc z czasów, kiedy była wspaniała i ważna. I w tej fazie główną rzeczą, o której musimy pamiętać, to to, że przywołuje ona do pomocy przedupasów. Czego z większością z nich już tak naprawdę walczyliśmy kiedyś. Jedyny pozytyw jest taki, że absolutnie nie musimy z tym wszystkim walczyć. Bo po chwili te rzeczy będą znikać, tylko no będą nam przeszkadzać, tak? Tak naprawdę najlepiej jest chyba właśnie jak przedwie też pokoju tych wilków, bo one nie stanowią jakiegoś super problemu. A cholera. Stążenie. Czy ja umrę? Nie. Tak, nie. Małych na sobie 2 estusy. To jest teoretycznie najsilniejszy atak, który jednocześnie jest jednym wielkim memem. Bo jak widać, nie stanowi on absolutnie żadnego zagrożenia. Dużo większym problemem jest to, że do samej Renali czasem ciężko jest się dostać, bo trzyma się za daleko. Jeszcze raz? Tyle. Blit? Nawet nie trzeba. Ogólnie arena tej walki jest naprawdę bardzo ładna, nawet jeżeli niebo jest takie mocno spikselizowane. O tyle mówię, no sama arena mi się bardzo podoba jako taka. No, ale też jako taka sama Renala nie jest super dużym wyzwaniem. W każdym razie ktoś wcześniej pytał. Tak wiem, że kto pytał. Pytanie do Czoli Speków. I Speki są tutaj. Zużywając jednego Lazwartiera możemy wydać swoje poziomy kompletnie od zera, czyli od punktu, w którym zaczynaliśmy, żeby nie było wątpliwości.
To nie jest tak, że możemy sobie wszystkie statki zestawać się wedle własnego widzimisię, tylko musimy zacząć od tego punktu, z którego wychodziliśmy, że tak to ujmę, tak? Czyli jeżeli, dajmy na to... Znaczy inaczej, chodzi głównie o to, jakie statyki miała ta klasa, którą wybraliśmy na samym początku, tak? To będą te absolutnie minimalne statyki, do których możemy zestawać. Biorąc pod uwagę, że chwilowo czuję się dobrze z buildem, który mam, to anuluję w odrodzenie i jeżeli anulujemy, to nie jest konieczne, aż nie jest konieczne, niezużyte zostanie Radwald, o którego zostaliśmy wcześniej poproszeni. Ile ja ich mam właściwie, to mnie zastanawia. I w ogóle, gdzie one będą? Boję, że one gdzieś powinny być, tylko nie wiem gdzie. Tu, mam jednego. Czyli potencjalnie mam w tej chwili jednego Lifepacka. Czy dać im fave? No właśnie nie wiem, powiem szczerze. Bo trochę bym chciała, trochę... No nie wiem. Zwłaszcza, że... Musiałbym sporo w to fave wydać. Przynajmniej, no takich teraz mam 8, tak? Żeby używać miecza Zajkalda potrzebowałbym przynajmniej 21. Czyli potrzebuję 13 punktów przynajmniej, to po pierwsze. Po drugie tracę blida efektywnie. Po trzecie to ma skalowanie swej w taki sam jak z pozostałych statystyk. Przez co... Powiedziałem speeda? Błagam powiedzieć, że powiedziałem speeda. Eskalowanie z faith. Ja bym korzystał z miecza, to czy miałoby sens używanie faithowej magii? Miałoby, przy czym trzeba pamiętać, że część speli nie działa na część broni, tak? Jest sporo broni, które mają jakieś tam własne, specjalne umiejętności, tego typu rzeczy i one nie mogą na przykład zostać zaklęte przez zaklęcia typu Holy Blade, Lightning Blade, tego typu buffy, tak? Czyli na to trzeba zwłaszcza zwracać uwagę. Wydaje mi się... Kurde, ten miecz jest fajny, z tym się zgodzę, ale jednocześnie... Szkoda by mi było zostawać się bez blida. To jest mój główny problem. W tej grze za dużo rzeczy jest... ma tak w cholerę HP, żeby nie korzystać z blida. To jest mój główny problem. Tak całkiem szczerze mówiąc. Z drugiej strony ten Ghost Slayer's Heal też by mnie wtedy korzystał strasznie. Nie wiem, powiem tak. Na razie zostanę z tym, co mam. W razie czego mamy dostęp do respeków, tak? Bo tak 1, 2, 3, 4, 5 potencjalnie. Znaczy, zabawną sprawą jest to, że ja teoretycznie, podkreślam teoretycznie, w każdej chwili, praktycznie w każdej chwili, mogę mieć miecz plus 9. W sensie ten Reykjavikowy, gdzie maksymalny poziom to plus 10. Więc to też jest jakaś opcja. Zwłaszcza, że on na plus 9 będzie podejrzany zdał więcej niż cokolwiek, co ja tutaj teraz mam. A jednocześnie zdaję sobie sprawę, że jest jeden boss w Kaelid, który ma tak świetny miecz, z którego chciałbym skorzystać. Tylko on skaluje z Dexa. Hatfu, Dex. Hatfu, Dex. Najgorzej. No nie wiem, będę myślał, ale na razie chyba zostanę przy tym blidzie, który mam. Bo to jest tak, że jednocześnie zdaję sobie sprawę, że wymiana tych mieczy na coś, co nie skaluje z blida, dałaby mi opcję korzystania na przykład z miecza i z tarczy, tak? Ktoś zaraz pewnie powie, że casual tarcza, ale tarcze w tej grze naprawdę są silne i użyteczne.
Nie licząc nawet parowania. Sam ten głupi Brass Shield jest naprawdę jedną z najlepszych tarcz. Bo raz, że nie ma skilla, dwa, że ma bardzo dużo guard boosta jak na średnią tarczę. Dobra, ale o tym będę myślał dalej. W innej chwili. Byłem w Akademii, jest ok. Właśnie nie pamiętałem. Więc zastanawiam się generalnie, co jeszcze mam w Liurni do ogarnięcia. Wiem, że gdzieś tutaj, w tej części, była jaskinia i nigdy nie pamiętam, gdzie ona się znajduje, co mnie strasznie frustruje. gdzie mogła być ta jaskinia? Najgorsze uczucie. Ja akurat... Znaczy, ja się trochę śmieję, że to jest na zasadzie... haha, tarczy dla każuli, haha, jak ty tak możesz, haha, tak? Ja do tarcz nic nie mam, żeby nie było. Kurde. Dylematy, dylematy, więcej dylematów. Jedna rzecz, która jest dla mnie zawsze problemem, jeżeli chodzi o otwarte światy, to to, że mam problem, żeby się zdecydować, co dalej. Dla mnie pozostawienie mi wyboru to jest problem, jakkolwiek to nie zabrzmi. Bo nie mogę się zdecydować. Bo tak, na pewno mamy całą tą część do zwiedzenia jeszcze wiele dni. Mogę w sumie skoczyć tutaj na chwilę. Bo nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że dostałem imbued keystone, który jest do wykorzystania tylko w tych 4 tronnicach, więc mogę się przejść do tejże. A tylko pytanie, z której ja z tamtej korzystałem, więc ta powinna być jeszcze nieotwarta. I jedna jeszcze niżej będzie. To na razie wejdziemy tutaj. Mam dziwne wrażenie, że wiem doskonale, gdzie mnie to zaprowadzi i wcale mnie to nie pociesza. Jeżeli to będzie Nokron, to mój Boże, będę psioczył. Fuck! Nie wiem, czy kojarzycie to miejsce, byliśmy już tu wcześniej jako tako. Siofsa Riverbank, to jest mniej więcej ta lokacja. Tutaj tylko muszę uważnie spadać, żeby się nie wypierdzielić, jak imbecyl. Chyba nie stąd, co? O, tak, tu się spada. A spokojnie, nie ma pośpiechu. Nie chcielibyśmy, żeby stało się nam coś złego. A, tu sobie spadniemy. Ależ pięknie to nabrało detali, jak spadaliśmy. Ależ to pięknie wyglądało. I nie wiem, czy widzieliście, ale czeka tam nas bardzo miły i przyjazny kolega. Bardzo miły i przyjazny kolega, z którym nigdy wcześniej nie miałem żadnego problemu. Ech. Ech. Crucible Knight jest kurwe synu. Czemu znowu tu jesteś? Dlatego jest to ten sam egzemplarz, że tak tujmy. Mianowicie ten z mieczem i tarczą. O, aha. To nie wychodzi tak dobrze, jakbym chciał. Oj. Weźmy sobie stusa. Najgorsze jest to, że nasze ataki ze skoku są tutaj trochę za wolne, z tego co widzę. Hola. No generalnie tutaj power stancing się jakoś super nie daje na tę walkę. A pan ten będzie chciał przelecieć. Ulala, tam mi wyszło. Zdążę? Tak,
to jest z tych zielonych ogniem, ej. Mam déjà vu. Po Rijkaardzie. Aha. Myślałem, że może zleci, ale nie tym razem. Ej. Tak mało HP. Estus. Oczywiście. Tak naprawdę każdy Crucible Knight mógłby być tej grze bossem i nie byłoby z tym absolutnie żadnego problemu, podejrzewam. Chyba on jest za daleko trochę, niech sam podejdzie. Au. I co, nic nie... On mi nawet nic nie da. To było tego kompletnie nie warte. Holy fuck. W skali od 1 do... O kurwa, nie było warto. Nawet nie wiem, jak to powiedzieć. Nie wiem, jak to określić. To było tak skurwysyńsko nie warte. Aż brak mi słów. Pozwolę sobie dorzucić to, bo w sumie nie wiem, czemu miałem tej pory tylko jedno to. O ja pierdolę, o jak nie warto. Zgadzam się. Dobra. Jak już i tak jesteśmy w Lyonie, to zajmijmy się tutejszą rezydencją. Jesteśmy lekko ostrzeliwani z niebios. Nie przejmuj się takimi debiotkami. Ja nie tak, żeby nie było. Ja z góry uprzedzam, żeby nie było żadnych, ale to żadnych wątpliwości. Jakoś połowę tej lokacji zamierzam pominąć. I mam ku temu absolutnie usprawiedliwione powody. Pośród których są ogromne rączki. Jeżeli jest coś, czego absolutnie nie znoszę w Elden Ringu, to używa się z ogromnymi ręczkami. Spierdalaj, słyszycie? Zostaw mnie. Ja go słyszę. Ja chcę, żeby on mnie zostawił. Książka kucharska. O jak wielkich rączkach mówimy? O zbyt wielkich. Pułapka. Na szczęście pułapki strzelają tylko w górę, powiedzmy, od miejsca, z którego są aktywowane, więc nie jest źle. Greenstone Firefly. Tutaj możemy po raz kolejny pominąć część tej lokacji. I o tych wielkich pułapkach mówiłem. Master Hand, czy to ty? Ja nie, cała lokacja jest ich absolutnie kurwa pełna. Jeżeli zobaczymy, że gdzieś wystają takie palce jak tutaj, to możecie być pewni, że będą chciały nas złapać, jak już mówiłem. Ten skok nie powinien się udać. Także mówię, moją generalną strategią na tę lokację jest po prostu ją przebiegać. Chyba, że jest tutaj coś, na czym konkretnie mojemu buildowi zależy, to wtedy mogę się pozastanawiać. A tak to, idźcie się pierdolić. Nie będę się używał z tym ani chwili dłużej, niż jest to konieczne. To było bliskie. Znaczy nie, o ten promyk, którego używają, jest w stanie nas przyciągnąć do siebie, więc to jest rzeczą. Tutaj jest jakiś drobiazg, nie wiem, są 4. Nice. Pane człowiek raczej mi nie zaszkodzi, to na pewno. Chyba usiądźmy sobie.
I zaraz będziemy mieli okazję znaleźć najzabawniejszą broń w grze. Nie omieszkam skorzystać z okazji. No tak, tutaj trzeba uważać, bo będą się pojawiać niewidzialni przeciwnicy. Którzy są duchami, więc jak zapewne można się domyślać, nie będą za bardzo skłonni do krwawienia. Pod tym względem akurat nasza broń tutaj nie jest najlepsza i dostosowana. Dobra, tylko teraz... Czy to się szło tędy? Chyba tędy, ale głowy nie dam. Nie pamiętam, czy stąd da się bezpiecznie spaść, a nie chcę ryzykować, powiem szczerze. Więc pozwolę sobie... Przebiec tu. Biegniemy tutaj, spadamy tutaj. Nawet nie dostajemy obrażeń, na szczęście. Dalej możemy spać tutaj. Zejść sobie drabinką. Otwieramy skrzynkę. A w skrzynce miecz balansu i zabawy. Ja znałem też jako miecz nocy i ognia. Jako, że stąd nie ma rozsądnego powrotu, to po prostu teleportuję się. Jest to bardzo specyficzny miecz pod względem tego, jak się go używa. Bo po pierwsze, Primo ma on rozdzielone obrażenie na trzy typy. Mianowicie fizyczne, magiczne i ogniste. Po drugie, skaluje jednocześnie z inteligencją i z faith. I wymaga po 24 jednego i drugiego. Po trzecie ma dwa specyficzne weapon arty, z czego oba są równie niezbalansowane i OP. Pierwszy z nich to tak zwana Kamehameha, która stageruje wszystko, co się rusza. A druga to bardzo szeroki płomień, który nie dość, że daje dużo obrażeń, to jeszcze ma bardzo dużo obszar działania. Jeżeli dobrze pamiętam, to działa tak, że ogień skaluje z Faith, a Kamehameha z inteligencją. Więc generalnie, jeżeli chcemy korzystać z któregoś z tych weapon artów, to wystarczy, że ładujemy w jedną statystykę, nie musimy rozwijać obu, tak? No i też tak samo obrażenia od magii będą skalować z inteligencja, z wiary od Faith. Znaczy z ognia od Faith. Obrażenia z wiary skalują od wiary. Masakra. Chciałbym trafiać. Chciałbym, żeby kolega mnie od tyłu nie zachodził. A, bo tu dwóch hier robię. Już zero. Ależ to sama wiązka promieni. No bardzo, bardzo, bardzo podobne, tak wam powiem. We wcześniejszych wersjach gry to było o tyle kompletnie popsute, że to zadawało obrażenia dwa razy, jeżeli używaliśmy tego praktycznie w melee, bo zadawało takie jakby obrażenia w miejscu, w którym się zaczyna i o samej fali. I w dodatku miało jakoś zauważalnie zwiększone obrażenia. Także jak ktoś podawał po nerfach, które wprowadzili, to było coś pokryte 80% zmniejszone obrażenia, jeżeli się efektywnie z tego korzystało. I to wciąż jest silne i to jest najgorsze. To wyobraźcie sobie, jak spierdolone musiał być wcześniej. Kolejny Golden Seed, więc powinniśmy być w stanie zaraz ulepszyć. Czy on umarł? Tak. Już się bałem, że nie umarł. Dlaczego się naprawdę martwić o wilki w tej grze? Ulala. Chyba to było okropne. Przyznaję się bez bicia.
On mnie doczuje. Najgorzej. On doluje lepiej niż ja. Nice. To jest to gaz. Sumek póki co idzie zaskakująco dobrze. Więc jak już to powiedziałem, to pewnie zdarzy mi się zaraz umrzeć. Ale generalnie mówię, póki co jest... wręcz niepokojąco dobrze, jak na to, że to Elden Ring. Czy ja chociaż... nie, nie umierałem dzisiaj. Teraz jak o tym myślę. Tutaj mamy taką boczną drogę, którą bardzo polecam, jeżeli nie chcemy się orzec z tym gigantem, który tam stoi. A nie jest to absolutnie konieczne. A i nie polecam. Bo jest dość wytrzymały. Tutaj sobie przeskakujemy. Omijamy ich kompletnie, a tutaj kolejni perfumiści. Tutaj jest jeszcze drugi kolega. Raczej już go nie ma. Coś po sobie zostawił. Był ty perfumiarza. Nie, nie jestem graczem w platformówki. Każdy z nich zresztą to potwierdza. Dobra, przechodzimy przez damę. Mamy rycerza okrągłego jeziorka. I królew skóry serkę Loretta. Jak widać jest ona tylko duchem, więc możecie się domyślać, jak świetnie będzie na nią działał Blitz. Jeżeli wasza odpowiedź było wcale, to macie kurwa rację. Tak, wbrew pozorom Blitz ma swoje wady. Takie jak to, że sporo przeciwników jest na niego kompletnie niewrażliwych. Przede wszystkim Valserle to należy unikać tych Glimblade'ów, które ona sobie przyzywa i które są na nas przy każdej możliwej okazji. Tak naprawdę nie boję się raczej tradować z nią ciosów aż tak bardzo, biorąc pod uwagę porównanie naszych chłopaków. Oje, nie są to jakieś specjalne ciosy, albo no nie wiem. O, tego na przykład bym się nie odważył tradować. Albo nie chciałbym też obrywać za nic. Albo nie wiem, 7 Glimblade'ami też bym raczej nie chciał obrywać za jeden cios swoimi. Bo w momencie, kiedy ona przychodzi do drugiej fazy, to przywołuje zamiast 5 Glimblade'ów 7. Raz. Dobra, jest nas w kraju. Sebik to zawsze by się ten ukłócił o to, kto jest lepszym graczem w prostomówki i wszyscy wiem, że on jest lepszy, Jezu. Po pokonaniu Lolety dostajemy ten czar, którego ona używała, czyli jej wielki łuk. Oraz Ash of War cięcie Lolety, czyli to cięcie halabardu, które ona wykonywała. Jak się ma fabuła Eldena, o co w tym lata? W dużym skrócie był sobie eldeński pieśń, eldeński krąg właściwie, który został zniszczony. Wielu władców poszło się o niego bić, świat jest kompletnie rozpierdolony, my wstajemy, żeby stać się eldeńskim władcą i coś zrobić. To zależy od nas. Endingów jest jak na Dark Souls dość sporo, bodaj 6 czy 7, z czego 3 takie główne, a parę z nich to po prostu odmiana jednego. Ale generalnie jakiś tam wybór mamy, co chcemy zrobić ze światem, jak już pokonamy wszystkich naszych kontendentów. No i wciąż nie mam dużo, żeby je wydać. Niestety. Mogę za to dodać sobie kolejną flaszkę. No i dobra. Wyjście z tej lokacji znajduje się tutaj. I prowadzi ono do lokacji, która nazywa się Trzy Siostry. Dlaczego tak się nazywa? Odpowiedź jest bardzo prosta. Otóż są tu trzy siostrzane wieże. Zresztą są one dość dobrze widoczne na mapie. Pierwsza, druga i trzecia.
Jest też wielkie smoczydło, które jest kurwysynem matki natury. Z którym teoretycznie nie musimy się bić, ale nie byłbym sobą, gdybym tego nie zrobił. Nie jest tą Dragon Adula. Mam bardzo fajny czar, tak na SMWS, który w momencie, kiedy się z nim walczy, jest kompletnie skurwiały. Ulala. Aż mnie trafił. Mam nadzieję, że nie będzie mi dane go zademonstrować. Dobra, na razie to będzie mi dane zademonstrować jego ogień. Generalnie to jeden z tych smoków, który powiedzmy opiera się na jakimś tam pseudożywiole, tak? Adula to jest akurat stricte magia Greenstone'ów, czyli taka czysta magia połączona co też z lodem. Kurwa mać! Ależ ja nienawidzę tego ataku jednego. Akurat kolega się jakoś bardzo intensywnie zablokował. O mój Boże! Ja myślałem, że spadłem. Czyli jestem zacząłem się zastanawiać, ja tu właśnie miałbym spaść. Na szczęście nigdzie. W każdym razie, na szczęście naszym celem nie jest tutaj pokonanie Aduli. Tylko zbicie go do połowy HP. A sam Adula pilnował wieży. Tylko której wieży on pilnował teraz? To jest pytanie. Teraz się przekonamy. Gra o tą Dark Souls Edition. Biorąc pod uwagę, że Elden Ringa przynajmniej po części pisał George R. Martin, to ma to jak najbardziej sens. I tam nie dam rady go zabić. Ja no wiem, że nie dam rady go zabić. Swoją drogą bez możliwych spoilerów, bo tak ogólnie jakoś się przywykłem, że ten, że raczej nie mówię widząc zawczasu, co jak to się dzieje. Znaczy grałem na NG plus? Nie, grałem na zwykłym NG, jak tako. Gdy grałem na NG plus, to podejrzewałem, że byłbym już zauważali dalej w grze niż jestem. Znaczy ze smokami to bardziej jest tak, żeby po prostu unikać ich konkretnych ataków, wiedzieć kiedy można zaatakować, kiedy nie można zaatakować, wiedzieć kiedy kamera akurat nie zdecyduje się ruchać gacza w dupę. Skąd wiedziałeś, że trzeba zbić połowę HP? Bo ja nie przechodzę tego pierwszy raz. Co nie oznacza, że jako tako chcę mówić widzą o wszystkim zawczasu. Jest to moje w sumie jakieś, nie wiem, piąte podejście, przy czym na NG+ chyba jeszcze raz nie przeszedłem. Mamy Rani, która twierdzi, że była Reną. No tak, tylko przychodzę. Zwiedzam sobie. Intriguing. Then mayhaps fate hath steered thee to this reunion. Wilt thou enter into my service? I am the witch Rani. I stole death long ago, and search now for the dark path, that I might one day upend the whole of it, and rid the world of all that came before. Well, has that roused thy interest? Brzmi kusząco. Jasne. Wstaw tutaj mema, tak moje królowo. W czym mogę pomóc? Blade'a już chyba spotkaliśmy. I would have thee join him in searching for the hidden treasure of Nokron, the eternal city. Ten świat się już do niczego nie nadaje, trzeba go zniszczyć. Take from him the particulars. I Jake'a też już spotkaliśmy. Salovisa natomiast niekoniecznie. Salovis, preceptor in the sorcerous arts also. Heed not their peculiarities. Feel secure in gaining from them what advantage thou canst. I am sure the others will be doing just the same. Speak with the three who are with them. Rozmawiamy z tą trójką na dole.
but they too wish to appraise thy worth. It hath been a passing long time since a newcomer entered my service after all. Co tego, jeżeli ktoś wcześniej na to nie zwrócił uwagi, to nasza przyjaciółka Dani ma 4 ręce. Nie przejmuj się takimi drobiazgami. Powiem szczerze, przy pierwszym przejściu gry kompletnie nie rzuciło mi się to w oczy. I dopiero potem, jak zacząłem widzieć jakieś wszelkiego rodzaju fanarty na Elden Ring albo czymś w tym deseń, to miałem takie... Wait a minute. Hold up. Hold up. Aj, żeby nie było żadnych wątpliwości. Jesteśmy tu na chwilę obecną w więzieni. Dopóki nie pogadamy sobie ze wszystkimi, to nie ma mowy o opuszczeniu wieży Dani. Takie dostałem zlecenie, owszem. Dzięki, dzięki. Przynajmniej tego się przyda. Jest i Blade. A nie, no to, że pewnie jacyści coś zauważyli, to... Pamiętaj, ja w to nie wątpię. Eternal city of Nokron lies somewhere at the bottom of this land. I'm planning to go below through the well in the Mistwood. See if I can't find the road to Nokron from there. Okay, to wiemy gdzie szukać Blade'a wejszego. I see. You must be Rani's new hireling. Yes, yes, I've heard all about you. I am Celavis. Preceptor in the Sorcerer's Arms. I don't know what it is the mistress sees in a provincial tarnished like you. Celavis, zdecydowanie należy do tych przyjemnych osób. Serving the same lady. I ask that you kindly try not to drag us all down with you. Ależ on miły. Ależ on jest przyjazny. I reside in another tower close by. Dobra, kto pytał? Kto pytał? Chłopie! Chłopie, posłuchaj mnie! Kto pytał? Tak, żeby nie było. Wciąż tu utkwiliśmy. I żeby nie było żadnych wątpliwości. Mam to na myśli. Nie możemy stąd wyjść. Także nawet nie próbujcie. A musimy jeszcze wrócić na górę i znowu pogadać za nich. Za pierwszym razem się na chwilę tutaj zacząłem, bo kompletnie nie wiedziałem, co tutaj trzeba zrobić. No, z drugiej strony... Zakres rzeczy, które możemy zrobić, jest w miarę ograniczony, więc dość szybko się udało to ogarnąć. I shall soon enter my slumber, and it will be some time before I wake. This dog's body is not without its hindrances. Still, I have high hopes for thee. I look forward to the good news when I arise. I shall soon enter, and it will be some okay, time. Okay, teraz chyba już powinniśmy być w stanie spokojnie opuścić wieżę. Jak najbardziej. Pozwolę sobie znaczniki zdjąć. No dobra. Czas się zastanawiać co dalej. Bo tak, granie w Lurnie z takich ważnych rzeczy, takich rzeczywiście ważnych rzeczy, które będą nas interesować. Na pewno została ta część jako tako. Przy czym nie jestem pewien, czy tam w tej chwili opłaca nam się iść. Chyba się nie opłaca. I wcale nie oznacza to, ta lokacja jest kurwysyńska i nie chcę tam iść, po prostu nie opłaca się, przysięgam, tak było. Mm-hmm-hmm-hmm.
Czy z tym jest jakoś za cicho, czy coś? Bo powiem szczerze, ja tego jako tako nie będę czuł, więc no ciężko mi jest jako tako stwierdzić, tak? Czy z tym nie będzie za cicho, za głośno? Więc jeżeli coś, to dawajcie znać, żeby nie było. Co teraz robić? Tyle możliwości. Na papierze możemy zawsze pozwiedzać tą prawą część tego. Prawo część chwili, może coś tam się znajdzie. Wydaje się, że tam nic specjalnego nie było, ale sprawdzić nie zaszkodzi generalnie. Wiem, że na pewno nie chcę iść do tej zapchlonej wieży, bo jest bardzo specyficzna i nieprzyjemna. Dobra, tylko teraz pytanie, czy ja z dobrej strony wyjdę, jak tutaj pójdę? Będę z dobrej strony. Mam tutaj ognisko przy okazji. Chciałbym czasem, żeby dało się po prostu odpalać ogniska z poziomu konia. Wiecie, nawet niekoniecznie, że nie wiem, siądę sobie przy ognisku, siedząc na koniu, tak? No bo wiadomo, no niekoniecznie, tak? Ale wystarczyłoby mi tak naprawdę, żeby można było je odpalić. Ja ten niebany głośnik. Okej. Po prostu wolałem się upewnić, żeby nie było jakichś dziwnych, nieprzyjemnych, głupich sytuacji. A to na dole wygląda, jakby coś było. A pytanie, jak tam bezpiecznie zejść? Wiecie, jest zawsze opcja, żeby zejść niebezpiecznie, ale nie gwarantuję wtedy swojego przeżycia. A tego byśmy nie chcieli. Ja coś słyszałem. Nie podoba mi się, że coś słyszałem. Widzę tam też Site of Grace, więc najpierw o nie zahaczę, żeby jeszcze go mieć się gdzie przenieść. I zobaczę, co tam jest. Podejrzewam, biorąc pod uwagę, że jest tutaj ten posąg, to na 99% to będą katakumby po prostu. Albo jaskinia, bo... Właśnie, te statuły raczej prowadziły tylko do katakumb, a nie do tych, do jaskiń. Tylko trzeba wypatrywać prawej strony bardziej chyba. Tutaj milicja nas będzie gonić. Milicja. No, a gdzie to jest? Na pewno tu jest Somber 2, który jest nam do absolutnie niczego niepotrzebny. Przynajmniej dopóki nie znajdę jakiegoś fajnego miecza, z którego bym chciał korzystać. Ale moje, wydaje mi się, że gdzieś tutaj będzie... Będzie? Poszukajmy, tak jak jest. O właśnie, mamy. A będą katakumby. Czy grałem we wszystkie Souls? Zależy od definicji grałem. Przeszedłem Soulsy 1-3 plus Elden Ringa. Grałem tak naprawdę we wszystkie, przy czym... Demon Soulsy grałem tak naprawdę bardzo krótką chwilę. W Bloodborne grałem też krótko. O mój Boże, tam pewnie trzeba będzie skoczyć. Najgorzej. To już sobie to sprawdzę. Jak on się normalnie sprawdza w powietrzu. Jeżeli jest jakaś lokacja, z której... Ulala. W której byśmy musieli... zejść z konia, no to tak, jak najbardziej. Z konia się automatycznie schodzi. Au! Jestem memowany przez Impa. No to nie, jeżeli liczymy tak od jednej trzeciej czasu gry, no to nie cholery. To praktycznie tylko Dark Souls 1-3 plus Elden Ring by się łapały pod to.
Bo z całą resztą, no gałem za krótko po prostu. Jaki był area of enemy? A, okej. Ej, to mnie trafiło. Bo tak to mówię, i w Bloodborne grałem za krótko, i w Demon's Souls grałem może z 10 minut, więc... Głupio by mi było to liczyć po prostu jako, że no grałem, tak? Czy to można po to spaść? Więc za jeszcze go będę pamiętał. O Boże. A. Tu coś będzie. Jep. Nie będę kwestionował, co się stało. Nie chcę pytać, co się stało. Tak będzie lepiej. Dla mnie, dla was, dla mojego sanity. Cześć. Właśnie dalej sobie sprawdzę, co tu leży. I to nie jest coś, co chciałem tak po prostu atakować. Nice. Lead. Ach, ładny stagger. Omen ubity. Czy jest jakaś niewidzialna ściana? Bo to wygląda jak jedno z tych miejsc, gdzie mogłaby być. Ale chyba nie tym razem. Jeszcze potencjalnie ta. Nie. Zresztą wydaje mi się, że jednak przy większości niewidzialnych ścian leżą znaki. Aby się nad tym zastanowić. Ej, kolego! On nie sagaduje. Ulala. Blitz. I to go zabije. I im rzuca. Właśnie też mi się tak zdawało, że coś mnie wcześniej rzuciło czymś, tylko nie byłem pęco. To impy mamy z głowy. Fajne, ale zawsze można to traktować jako barierę, ok? Taką, która jednorazowo cię obroni przed dowolnymi obrażeniami. Ulala. Bo to nie jest tak, że obrażenie wtedy przychodziły jako tako. No, barierę zawsze spoko. W dodatku, jeżeli by działała na rzeczy typu nie wiem, trucizny, to już w ogóle. Świetnie. Au. Chyba nie chciałbym zrobić niczego głupiego, jak na przykład umrzeć z 9 SS-ami. Bo by była tak ściepa narodowa. Dobra, tutaj nic nie będzie oprócz pułapki, to na pewno. Duże te katakumby w sumie, teraz jak na nie patrzę. Powiedziałbym, że jest zaskakująco duże. Aczkolwiek może to kwestia, że jestem przyzwyczajony po prostu do mniejszych lokacji. Wow. Ulala. On mnie trafił. Ach. Tak myślałem, że jeszcze ktoś tu będzie. Czy jest ich więcej? Nie. Dobra. Tu będzie tyle. Czy tu jest jakieś przejście? Jest kolega. Prezenci Legacy Creation. Nice. Dobry prezent, polecam. Teraz pytanie, czy tam się da sensownie dostać? Czy to jest niewidzialna ściana?
Czy to jest niewidzialna ściana? Nie. Tu pozostaje jeszcze jedna opcja. Wyjechnąć flaszkę. I na dół. Ale ładne blidy. Ale ładne blidy. Holy fuck. To chyba jeszcze jeden był z tego z paintem. Yep. Tego nie zastagadowało z kolei. Dziwne trochę, że jednego zastagadowało, drugie nie. Baby w bikini. Kto by się spodziewał? Serwis w moich graczach? To jest dla mnie kompletne zaskoczenie i nie wiem, jak do tego mogło dojść w ogóle. Be ready of step left. Co jest pułapką z lewej? To jest pułapką z lewej. Powinienem być w stanie coś takiego. Ale mało. Najłatwiejsza wygana mojego życia. Jak można być tak dobrym w grę? Tu nic nie ma. Poza tym, że jest zabina. Jezu, aż dziwnie się patrzy na czat, jak wszyscy są na niebiesko. Kajnomen. Ty nigdzie nie idziesz. Nice. Kolejne prochy i drzwi. O ty kurwo. Leżeć. No i dobra. Gdzieś otworzyły się ciężkie wrota. Wydaje mi się, że one gdzieś na górze były. Jakoś bardziej na początku tej lokacji niż gdzieś dalej. Więc wypadałoby wyrócić. Otóż to. Tylko boję się, co tutaj jest w sumie. Jako Octopath jestem po pierwszych chapterach i zastanawiam się, co teraz robić generalnie. Mam złe przeczucie. No nie, to ewidentnie tylko ten. Tylko sam Watchdog. Dobra, pamiętaj, że on się pod koniec szybciej obraca. Ulala, to nie było mądre. Daję. Na spokojnie, to nie jest trudna walka. Powiedziałem coś. Kolejne popioły, z których ewidentnie bardzo intensywnie korzystamy. Czy ale to jest Azure Lane? Czy o czymś innym mówimy? Bo w sumie nie jestem pewien w tym momencie. Mam wrażenie, że jest parę tytułów, do których można by rozwinąć na skrót. Kurwa, 250 dusz. Najgorzej. Ja chcę moje 40 Vigoro, a potem będę się zastanawiał co dalej. Nie mam HP właściwie. 1550. Niedługo będę chciał pewnie sobie skilla zdjąć, żeby mniej dostawać.
Sozia czy Skarsgilla? Zawsze je mylę z jakiegoś powodu. Nigdy nie pamiętam, który daje plus 5, kiedy daje plus 3. Chyba z takich ważnych rzeczy, które chcę jeszcze na pewno zrobić w Liurni, będzie nie pojechanie tutaj. Zastanawiam się, co tutaj mogło być. Więc na razie sobie pojadę do dwójki. Tam powinienem być w stanie dojechać Mersonnie. Tutaj pewnie stale shardy będą. Yep. Zazwyczaj przy tego typu konstrukcjach, że tak tutaj znajdują się stale shardy. Tutaj mam naszego kolegę tibijskiego marynarza, z którym z chęcią sobie porozmawiam na temat Boga, którego on ewidentnie w sercu nie ma. Zwłaszcza jak patrzę, jak daleko mi ucieka. Ej, kolego! Czy on krwawi? Pewnie nie. Nope. Gdybym miał krwawić, to już raczej by krwawił. Ale zastagadować bym mógł. Czy można go tutaj postawać? Nie. Goddammit. O, bleed OP jednocześnie. O, nic nie krwawi. Chciałbym też przypomnieć, że Tibia to jest element ciała, tylko za cholerę nie pamiętam w tej chwili, który. Musiałbym sobie szybko słownik sprawdzić. Chociaż kogoś z tego pamiętam. Nie jestem pewien, czy do tego się odnosili, nazywając go Tibia Marinerem, ale to jest rzeczą. Ach. Zbieranie defrutów to bardzo dobra zabawa i polecam. Zwłaszcza kiedy będziemy mieli wystarczająco dużo. Czy już nie będę miał wystarczająco dużo defrutów? Chyba nie. Oby nie. Mam nadzieję, że nie. Dobra. Z ważnych rzeczy możemy sobie tutaj górą na szczęście przejechać. Pamiętam, jak oglądałem Sevika i się zastanawiał, gdzie przejechać, bo nie wiedział kompletnie, jak się do tej części dostać. I potem miał takie, kurwa, przecież tu da się przejechać, czemu to jest takie oczywiste, ja na to nie wpadłem. Tam mamy jakiś obóz, możemy go wyczyścić, w sumie to mi szkodzi. To jera. Ja nie powinienem tego by uniknąć. Ulala. Czy jest tu coś ciekawego oprócz trupów, które tu leżą? Flame Cleanse Me. To jest bardzo przydatna rzecz na jedną część gry. Zwłaszcza, że z tego co pamiętam, da się tego używać w miarę bez zbytnych inwestycji statystyki. Upewnię się, czy na pewno to jest to, o czym myślę. Flame Cleanse Me, gdzie ty jesteś? Tak, zwalcza truciznę i przede wszystkim Scarlet Rot. Powierzcie mi, to, że to zwalcza truciznę, to jest najmniej interesująca część. To, że to zwalcza Scarlet Rot, o, Scarlet Rot, wypierdalaj. Jest jedna lokacja, w której to jest bardzo istotna rzecz. Przy czym biorąc pod uwagę działanie tej lokacji, to jednocześnie można powiedzieć, że jest to kompletnie bez różnicy. Dobra, tutaj mamy kolejną studnię, podobną do tej, którą wcześniej znaleźliśmy. I nie umieszkam tam zejść. Najpierw musimy pobić tego golema strażniczego. Ej, golemie! Wypierdalaj! Olala. Stamina? Goddammit. Właśnie chciałem pytać, czy on nie chce zastagadować może. Zdążę czy nie zdążę?
Zdążę. Esa. No i dobra, tak jak mówiłem, kolejna studnia, kolejna winda. Tym razem studnia prowadzi do rzeki Einzel. Nie jest to jakaś super duża lokacja. Inaczej, ona jest większa niż się z początku wydaje, ale nie do całej tej lokacji mamy początkowo dostęp, o tak powiem. Przeciwieństwie do rzeki Siofer, do której wcześniej mieliśmy już dostęp jak tako, to jest taka bardziej jaskinna lokacja, bym powiedział. Pełna przerośniętych mrówek. I tak mam to na myśli, kiedy mówię przerośniętych. Spójrzcie, jakie piękne. Cudowne, czy nie? Olala. Na szczęście nie są one jakoś super wytrzymałe, więc dość łatwo padają. Zajmę faktu, że jeżeli się tu przyjdzie tak od razu, tak szybko jak się da, to można się nieprzyjemnie zaskoczyć. Bo te mrówki jednak nie są jakieś super łatwe, proste i przyjemne. Odpalę sobie latanie, żeby więcej widzieć. Pomimo wszystko jesteśmy w jaskiniach. Ej, a ta mrówka skąd się wzięła? Czy to jest kolejna mrówka? Tak, i do niej strzela jeszcze. Smithing Stone 3. Dobra, podejdę do niej, bo będzie mi tyła dupę. Dosłownie, od tyłu. Wow! Wow! Moje HP! Białeczko. Bear Grylls poleca. Okej, czyli to jest ślepy zaułek akurat. Weźmy sobie jeszcze jednego, zwłaszcza, że nas nie leczy do pełna nawet jeszcze. Tutaj mrówa spadnie. Jeszcze jedna za nami. Fakt, że te ataki mieczem, znaczy podwójnymi mieczami są takie bardzo szerokie, naprawdę pomaga w takich lokacjach, kiedy walczymy z więcej niż jednym przeciwnikiem. Złoty rącz. Co, to jeszcze jakiś mrówek? Nie. Tak, tutaj. Możemy sobie tutaj wskoczyć. I zaprowadzi nas to do wylęgarni. A w wylęgarni jest mrówa z wielkim odwłokiem. Byłaby wielka szkoda, gdyby ktoś go dziabnął. Ja nie zazwyczaj, jak znajdziemy takie wielkie mrówy z wielkimi odwłokami, to dostajemy z nich runy na naprawdę wysokim poziomie. Plus każda z takich... Jestem w niedobrym położeniu. Pozwolę sobie wycofać się w bezpieczniejsze miejsce. To było interesujące. No plus każda z takich wielkich mnów daje też nam runarka. Co jeżeli z jakiegoś powodu byśmy za często umierali, to też jest sporym pozytywem. Dobra, mamy ruiny pałacu Ul. Możemy sobie tutaj grzecznie kulturalnie spaść, nawet dwa razy zaraz. Raz tutaj po Smithing Stone na czwórkę, drugi raz tutaj po Celestial Dew. Czyli to, o czym wcześniej mówiłem przy okazji Miriela. Jezu, Miriel mi się automatycznie kojarzy z damskim Miriem, więc jeżeli muszę powiedzieć Miriela, to coś mi się w głowie przestawia, że halo, coś tu jest nie tak. Ta winda przyjedzie, jeżeli zechcemy. Z tymi przeciwnikami tutaj absolutnie nie chce mi się walczyć z jednego prostego powodu. Mają idiotycznie dużo poise, mają idiotycznie dużo HP i prawie w ogóle nie dają dusz. Dobra, nie mają aż tak dużo poise, znaczy aż tak dużo HP. Może pomyliłem ich z podobnymi przeciwnikami w innej lokacji. Ej, chciałbym się nie zabijać.
Ale generalnie to, co mówiłem o Poise, jak najbardziej ma zastosowanie. Jest ich po prostu tak idiotycznie wielu, że odechciewa się. A w większości wypadków są też na tyle wolni, że dogonić nas nie dogonią. Jak to mawiał klasyk, nas nie dogoniat. Tutaj jest takie boczne przejście, którym radzę przejść najpierw. Powód, dla którego tak mówię, będzie oczywisty już za chwilę. Otóż wychodzimy sobie w takiej pseudogórnej części tej lokacji. A tam jest sobie wielka mrowa. A wielka mrowa, jak to wielkie mrowy mają zwyczają, lubi sobie nas nadrzekać meteorami. Co jest odrobinę niebezpieczne. O, to był błąd. Każdy z tych meteorów niby nie zadaje jakoś super dużo, ale z tego, że jest ich po prostu tyle, ile jest, to stanowią zagrożenie. O mój Boże, a to po zagrożenia! Żegnajcie. Cześć, samuraju. Ale żałuję, że dużo lepiej bym wyszedł po prostu w ten. Po prostu nie rolując, tylko przyjmując te meteory na twarz. O, ale. Jeszcze mam narki, okej. Okay? Dużo większym problemem jest to, że cofnął nas na sam początek pałacu Ul. Znaczy, rzeki Aisle, nawet właśnie nie pałacu nawet. Oczywiście, jak każdy profesjonalny gracz Dark Souls, nie będę bił się ze wszystkim po drodze, tylko przebiegnę jak idiota i po drodze umrę. Jak wszyscy wiemy, tak się gra Dark Soulsy. Nie wmówicie mi, że jest inaczej. W tej części w ogóle chyba wcześniej nie byłem z kolei. Widzicie? Tym lepiej, że tu przyszedłem. Ha, ha, ha. Czarny wciąż mnie gonią. Nie, tym lepiej. Zwięcejeczka. Widzicie, to wszystko było zaplanowane, żeby tu przejść. Przysięgam. Tak było, nie zmyślam. Wykalkulatorowana śmierć. A z innych kłamstw faktem będę wam wmawiał, żeby poczuć się lepiej z tym, jak głupio umarłem. O, spójrzcie, a cóż to? A cóż my tu mamy? Fajne masz ognisko. I tak to jest ta winda, którą sobie przed chwilą spadziliśmy na dół. Dlaczego to zawsze cierpienie? W sumie coś w tym jest. Zwłaszcza kiedy te insekty w tej grze i tak są dość problematyczne. Pamiętam, jak ogrywałem Fallouta 76 swego czasu. I tam były wszelkiego rodzaju jakieś wielkie robaki, też miałem takie Team Before ogrywałeś Fallouta 76? Przykro mi. Chyba, tym razem przynajmniej nie będę musiał skakać po tam tego Smithing Stone'a, po którego już skoczyłem. Więc powinno być zauważalnie łatwiej, chyba że zostały tam moje dony, co wtedy i tak będę musiał skoczyć. Gdzie są moje dony? Tutaj jesteśmy bezpieczni, moje dony są tutaj, nice. Stan będzie już miał łatwo przejść tam, gdzie chcę. Rol. Tutaj sobie możemy grzecznie i kulturalnie wskoczyć. I spać tutaj. Cześć, lepaczku. Chciałbym go jeszcze mostafić. Ej, lepaczku.
Voilà. Eh ben. Już się bałem, że to spierdzielę. Na szczęście nie jestem aż tak niekompetentny. W każdym razie zagrożenie wyeliminowane. Więc teraz możemy sobie tą część na dole, tak powiedzmy, bezpiecznie pozwiedzać. No bo wcześniej bylibyśmy cały czas ostrzeliwani przez te meteory i to jest trochę denerwujące, frustrujące, wkurzające i irytujące. Jak zwał, tak zwał. Nie należy to do najprzyjemniejszych w każdym razie. Tutaj jeszcze kupiec ewidentnie znalazł sobie bardzo dobre miejsce do siedzenia. Masz coś ciekawego? A, cookbooki, zestaw prisonera. Ja będę kiedyś potrzebował, to zajdę. A tak to. Gdzie są moje rany? Ale tu nie wymawia się tak samo, więc zaraz zepsuty. Spokojnie, żartuję, tylko nie przejmuj się. Dobra, chcę pozgadać tylko wszystkie te rzeczy, które tu leżą, tak naprawdę nie... Jak już mówiłem, naprawdę nie chcę się bić z większością tych przeciwników. A to będzie to. Jeżeli dobrze pamiętam, tędy się idzie dalej. Jeżeli mamy gaczy Dark Soulsów tutaj, to mam nadzieję, że bardzo lubicie w Gaping Dragona z Depsów. Bo istnieje niezała szansa, że będzie nam dane spotkać go ponownie. W tej czy innej formie. Mrowy załatwione. Talizman, który nam się do niczego nie przyda. Ja nie zauważyłem, że te przedmioty, które sprawiają, że jesteśmy bardziej odporni, a statusy nie pomagają jakoś specjalnie. O, spójrzcie, a propos statusów bazyliszki. Nie chciałbym umrzeć od statusu Death, bo to by była kompletna siepa. Czy te bazyliszki dosłownie blidują na jedno podwójne uderzenie? To trochę tak wygląda. O, mydło. Największy wróg każdego gacha smash na konwencie. Spójrzcie, jaka piękna lokacja. Powiedzcie, czy nie jest cudowna. Czy to nie jest cudowna lokacja? Widzicie to? To wszystko Scarlet Rot. Skąd wy się to wzięłyście? No, w każdym razie było tam piękne jeziorko Scarlet Rotu. Gwarantuję wam, że na pewno już nigdy się tam nie znajdziemy, ukośnik S. Mam flashbacki z Sekirot. Na to pytanie z kolei ci nie odpowiem z jednego prostego powodu. Nie grałem w Sekiro na tyle długo, żeby się powiedzieć. Ha, ha, ha. Czy tam nie było jakieś walki w wielkim zwanym polu kwiatów? Stapiony grzybek. Bossa head. Tak, tam jest boss, potwierdzam. A tu jest nic. Nice. Znaczy nie nice, ale wiecie o co chodzi. No dobra. Powtórzę się już po raz któryś, ale mam wrażenie, że nie ma optymalnej broni na tę walkę, bo trafiam na kolejnego przeciwnika, który nie krwawi.
Jeżeli dobrze pamiętam przynajmniej. Dragon King Soldier of Noxtella. Ten ma tak wspaniałą dziurę w brzuchu, że nie da się go trafić sporą częścią ataku. Przysięgam, nie jest to ani tak frustrujące. Generalnie... Czy ja go właśnie pilidowałem? Wbrew temu, co mówiłem przed chwilą. Możliwe? Dobra, teraz chcemy od niego odejść, bo... kolega się trochę naelektryzował. I chcę nam zademonstrować wstrząsające doświadczenie. I nawet mu się to udało. To jest bardzo specyficzny atak elektryczny, bo zadaje też obrażenia od lodu. Ulala, źle przejmowałem. Jak to dobrze, Blitz jest OP. Au. Chyba nie robić nic głupiego. Przez to, że on ma tak wielką dziurę w środku, naprawdę sporą część ataków jest go ciężko trafić po prostu. O-o. Zdążę! Dobra, zdążyłem. Ten atak najłatwiej jest na boki dowalać mimo wszystko, mi się wydaje. Zdążę! Nie, nie trafiłem. To powinno wystarczyć. Tak. O, doskonale. Frozen Lightning Speed. Żeby nie było, stąd mamy bardzo piękne widoczki w dół i widać, że tam jest ognisko. Ale nie, nie róbcie tego. To jest błąd. Spadek tutaj powoduje waszą rychłą śmierć, więc odradzam. Skrzynce natomiast mamy... Skrzynce mamy, mamy. Great Ghost Glowflet. Jeżeli dobrze pamiętam, on nam pozwala ulepszać te specjalne prochy do plus 10. Co biorąc pod uwagę, w jakim etapie gry jesteśmy, raczej nie nastąpiłoby za szybko, nawet gdybyśmy z nich korzystali. Ale jeżeli ktoś chce, to ma taką możliwość. I my jeszcze 37 wigoru. Dobra. Jeżeli chodzi o rzekę Ainsel, to na razie jest tyle z rzeczy, które możemy tutaj zrobić. Na pewno z rzeczy, które jeszcze chcę zrobić w Liurni, będzie zahaczyć o to drzewko, skoczyć tutaj i gdzieś tu jeszcze jest wieża, którą muszę obczaić. Plus tutaj chyba coś jest. Więc mamy taki punkt, który jeszcze dzisiaj bym chciał obskoczyć przynajmniej. Tak względnie na szybko. Zobaczymy, jak to będzie z tą prędkością. Teraz jej będzie chyba stąd zacząć. No powiem tak, no do tej wieży mógłbym iść, ale są tam rzeczy, z tego co pamiętam, typowo magiczne i jest jeden skut wiary przyciskiem. Absolutnie nie chce się użyć ani chwili dłużej, niż jest to absolutnie niezbędne. Tak w bardzo dużym skrócie. Innymi słowy, nie idę tam. Czy ja stąd dojdę do tego drzewa? Czy tam trzeba było jakoś krążyć bardzo? Wydaje mi się, że trzeba było krążyć, ale jakaś część mnie naiwnie łudzi się, że nie da się, kurwa mać. A w ubiarze. Holy fuck, a w ubiarze. Przeraża mnie, jak daleko oni stoją i wciąż mnie trafiają praktycznie. Anyway, idę na dół. Oni wciąż strzelają! Ja słyszę to świszczenie! Jezu Chryste. Kolejne doliny pałasu, tym razem naziemnego. Jeżeli myślicie, że będę się bił z tymi bykoludźmi. To jesteście kurwa w błędzie. Jest to ostatnia rzecz, na której mi zależy. Jedyne co, to mogę sobie tutaj pojeździć i patrzeć czegoś nie wiem przypadkiem. Au. Jak już mówię, au, bierze jebani. Jest to Site of Grace, to z niego na pewno skorzystam. Czemu ja wszedłem po tym na konie?
Zdążę? Chyba nie. Tak! Tak! Zostaw mnie! Powiedziałem, zostaw mnie. Chcę usiąść. No dobra. Teraz moim planem jest dojechać tutaj jakoś. Muszę wymyślić jak. Wiem, że istnieje przynajmniej jedna droga, która tam prowadzi. I jest ona w pewnym stopniu powiązana z tym tutaj wielkim kolegą. Ale tylko tyle, że... jest ona w jego pobliżu. Chyba, że... Radę tak doskoczyć? Nice. Czy to wystarczy? Bo tutaj chyba nie skoczę? Aż to trochę wygląda, jakby to się dało skoczyć, ale tak się boję jednocześnie. Jep. Może jakoś z większej wysokości? Nope. Jakoś bardziej bliska może w takim razie? Nope. Zobaczę, i stąd nie. To najważniejsze, co mnie obchodzi w tej chwili. Tutaj też nie widzę, żeby się dało. Więc wydaje mi się, że trzeba bardziej jakoś gdzieś stąd to się wchodziło. A teraz gdzie to było? Bo wiem, że jest jakieś takie miejsce, gdzie dało się z dołu wejść, tylko muszę je znaleźć. Ona ma taki w miarę charakterystyczny, z tego co pamiętam. Więc znalezienie go nie powinno mi zająć jakoś specjalnie długo. Wow. Spokojnie, kolego. Nie tu. Tu jest Site of Grace. A, bo tu jest jeszcze drugie mauzoleum. Racja. A jako, że jest Grace, to tym bardziej chętnie z niego skorzystam. Siadać w sobie nie muszę, więc nie będę. O, i tu jest drzewo. Tutaj łatwiej się dostać niż myślałem w sumie. Zwłaszcza jeżeli z jakiegoś powodu stwierdzimy, że olejemy sobie kolegów. Ula. Myślałem, że... źle to wytajmowałem. Na szczęście dobrze to wytajmowałem. W każdym razie mamy nasze dojście do drzewa. Parę kolegów, którzy tutaj tupczą w miejscu. O, niedobrze. Ach. Wiem. Tak myślałem, że teraz mogę być ze z timingiem. Nie zależy, oni są odporni na stagger. Nie trafiłem, tak jak bym chciał. Ach. I ten cios powinien wystarczyć. A dostaliśmy jego topór. Nie zależy mi na nim aż tak bardzo. A przyszedłem tutaj głównie po tego kolega. Kolejny LC Avatar. Niestety LC Avatary też, jak to można się domyślić po stworzeniu z drzew, raczej nie mają krwi, którą mogłyby się wykrwawiać. Więc przyjdzie nam go bić po prostu normalnie. Mówię wam, z każdą chwilą co bardziej poważnie się zastanawiam, czy jednak nie pomyśleć czegoś o tym. O przejściu na faith. Na tyle, że przynajmniej muszę używać tych broni, które mają go wymagania z faith. Trzeba biegać. Tak, kurwa. Bo nie dlatego właśnie, że jest sporo takich przeciwników jak ci, którzy są nieważliwi na bleed. Dąża? Dąża. Realnie te awatary są bardzo podobne do siebie, więc
w dużej mierze nie powinna stanowić problemu. Zabicie ich, jeżeli już jednego zabiliśmy kiedykolwiek. Oczywiście pomijając jakieś tam zmiany cyferkowe typu, że któryś z nich na przykład może mieć 30 razy tyle obrażeń co pozostali. Umrę? Chyba nie, ale już damage dostałem. Niedobrze. Dobra. Jak już tu jestem, to moim drugim celem będzie zahaczenie o te katakumby, które tu są. I przy okazji śmiejcie od Bombera. Misiu! Misiu, zostaw mnie! Proszę, Misiu! Nie rób mi krzywdy! Bo on mnie goni! Pomocy, on mnie goni! Ja się go boję. On mnie goni! Patrzcie na tego szaleńca. Okej, chyba dostaj spokój. Udawaj trupa. Właśnie przy nim się nie da udawać trupa. On co najwyżej sprawi, że będę trupem. No i dobra, mamy katakumbę strzeżone przez świetlicego rycerza. Który, uwaga, uwaga, jest duchem. A wiecie, co to oznacza? Nie uwierzycie. On nie krwawi. Czy mogę? A nie. Eclipse Great... Crest Great Shield. Great Great Shield, to by było co najmniej ciekawe. Dobra, katakomby czarnego noża. Są to dość specyficzne katakomby, głównie ze względu na to, że mają one, powiedzmy, dwa jako takie główne przejścia, z tego co pamiętam. I warto mieć to na uwadze. Do tego mają też jeszcze jeden bardzo fajny i przyjemny gimmick, o którym za chwilę. Kto gra w Dark Souls 1, ten natychmiast zrozumie. Mianowicie szkielety, które nie umierają jak się je zabije. I nie można ich dobić. Nie uwierzycie, co to oznacza. Większość grupy szkieletów w tej lokacji jest pilnowana przez nekromantę, którego trzeba zabić, żeby dana grupka szkieletów padła na amen. Topór Rosusa. Ulala. Wypadałoby zabić tamtego szkieleta zanim stanie. No i dobra. Tutaj mamy piękne, wspaniałe gilotynki. Przy czym moim celem na chwilę obecną jest wejść sobie tutaj, bo tutaj na górze jest przejście. To jest jeden nekromanta i tam jest kolejny nekromanta. No i dobra, to są praktycznie wszyscy nekromanci, którzy są w tej lokacji. Więc jeżeli pozostaną nam jakieś szkielety jeszcze, to będą to tylko i wyłącznie te, które da się zabić jako tako. Ech. Mamy to. Tutaj mamy niewidzialną ścianę i ona prowadzi do bossa, który nie jest ukryty za dźwignią. Co też jest nieoczywiste. Zabójca czarnego noża, który będzie skakał jak popierdolony, przyzwyczajcie się. I
Generalnie trafienie go więcej niż jednym atakiem z rzędu jest dość sporym wyzwaniem. To sobie ma sens, biorąc pod uwagę, że ich moveset opiera się głównie na szybkich atakach nożem. Chciałem łyknąć Jesusa. Na sumie bardzo chcemy uważać na te ataki, których on używa tej czerwonej energii, którą widzieliśmy przy jednym z ataków. Ponieważ obniża ona maksymalne HP, które mamy. Tak, maksymalne, nie tylko, że zadaje obrażenia. Nie mam zamiaru tego demonstrować. Zresztą nie jest to jakaś super duża wartość, bo to jest chyba 10%, ale zawsze coś. Co gorsza, oni nie blidują. Gdybym miał dolara za każdego przeciwnika, który dzisiaj bliduje. Holy fuck. Black Knife. Black Knife Paint, tak. Dobrze mówię. Czy bitwa na początku gry nie walczyłem z jakimś zabójcą? Możliwe? Nie pamiętam dokładnie w tej chwili. No, ale z tego, że nie zwiedziliśmy jeszcze całej tej lokacji, to pozwolę sobie spać tutaj, odblokować dźwignię. Odblokować drugą dźwignię, to jeszcze. Zajmę się najpierw szkieletami. Właśnie nie pamiętam do końca teraz, co tutaj było tym normalnym, legitnym bossem. Więc będę musiał sobie zaraz przypomnieć. Mam nadzieję, że nie będzie to mnie jakoś bardzo mocno bolało. Tutaj na pewno mamy jednak krabika. Którego przysięgam, że wcale nie będę celował. Czemu zabijasz własne dzieci? Ty potworze! Jak on mógł? Tutaj teoretycznie jest zejście, którym powinniśmy zejść, jakby się ktoś pytał. A tu jest lunarki i kolejny krabik. A, goddammit. Tak się boję, czy tutaj nie był jeden bardzo spierdolony boss w tej lokacji, ale to zaraz się okaże. Dobra, stamtąd przychodziliśmy, więc powinniśmy wejść tędy z powrotem. Jak już mówiłem, Grossmesser. Czym jest Grossmesser? To jest pewnie prosty albo jakiś kart, miesz co? Tak, Esot. Nie jakiś specjalny, więc mam troszkę wywalone. Ja bym się ktoś pytał, te szkielety, które tutaj były, też są. Też były od nekromantów, więc po załatwieniu ich mamy spokój. No, możemy teraz wrócić kulturalnie na prawie sam początek. I przejść do teoretycznie bossa tej lokacji. Oh boy! Nienawidzę tego skurwysyna. Chyba zresztą jesteście w stanie zobaczyć nawet dlaczego. Bo atakuje jak popierdolony. I ma 50 szkietów. Aha. Kurwa. Okej, nie. Nie zdążył mnie zaatakować, co jest au, dużym plusem. Au. Nie zdążyłem skoczyć. Łyknę sobie stusa. Na szczęście on generalnie nie zadaje jakoś super dużo obrażeń, tylko głównym problemem jest to, że on nakłada bleeda. Co biorąc pod uwagę, jak szybko atakuje, to możecie się pewnie domyśleć, że nie jest najprzyjemniejsze. Ale dobra, cementary shade pad. Głównym problemem tutaj chyba jest to, że jeżeli go bijemy
tak powiedzmy normalnie, legitnie i w ogóle, to... To... On bardzo często potrafi nas stunować i wtedy szkielety nas biją. Znaczy on nie do końca był wrażliwy na bleed tak naprawdę. On po prostu jest strasznie mało wytrzymały. Bardziej niż cokolwiek innego. Dobra, to wystarczy. Wydam sobie poziom. Przyjdę koledze Górankowi dać parę defrutów. Bo tak w końcu je zbiera. Łapaj. Na pewno to wszystko? Dobra. Też ciekawi mnie jedna rzecz. Yep. Jeżeli damy Górankowi za dużo defrutów, to on się robi agresywny. Agresywny Górank to zły Górank. Zwłaszcza, że on jest definicją bycia agresywnym. I to tak dosłownie. Jak widać na załączonym. Tak naprawdę... Moim głównym problemem z Górankiem jest to, że on jest strasznym spazem i ciężko znaleźć moment, żeby go bić. Czy ja zdążę uciąć przy ognisku? Tak. Zastanawiam się, czy on da mi w ogóle uciec w tej chwili. Teoretycznie tak. W praktyce nie byłbym sobą, gdybym dał sobie po sobie tak pojechać. Kurwa. Ulala. Au. 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 Jeżeli jest coś, czego absolutnie nie znoszę w grach FromSoftu, to to, że przeciwnicy mogą bić przez ściany. Bo człowiek sobie myśli, że jest bezpieczny, a to nagle taki chuj. Ulala. Co gorsza, on dostaje strasznie mało obrażeń od nas. Au. A, żebym się wystosował? Delicje. Ulala. To mi nie wyszło. Zdążę? Nope. No Jezu, daj się trafić. Pamiętaj, tak, mogę mieć lata doświadczenia w Elden Ringu, ale Górank wciąż będzie mnie bardzo nieprzyjemnie traktował. Dobra, uspokój się. Już? Spokój? Już? Wszystko okej? Okay? Już? Okej? Okay? Wszystko w porządku? To dobrze, cieszę się. Mam wrażenie, że coś mu się trochę popsuło, jeżeli chodzi o miejsce, w którym umarł, ale to już nie mój problem.
Generalnie, jeżeli już będziemy teraz przy ognisku, to on już nie powinien być agresywny. Tak, wystarczy mu spuścić odrobinę łomot i stwierdzi, że on jednak jest spokojny. Tylko po prostu się nie będzie teraz odzywał. Zdajemy faktu, że mogło być gorzej. Zdecydowanie mogło być gorzej. Dobra, gdzie ja mówiłem, że jeszcze chcę iść oprócz tego? Chciałem iść o tu. A stąd będzie najszybciej tędy. Chyba tędy. Wydaje mi się, że pójdziemy do tamtego miejsca i sobie na dzisiaj skończymy przy okazji. Będzie to w miarę rozsądne ogarnięcie całej Liudni, jeżeli dobrze myślę. Wiem, że tu gdzieś się dało na górę jakoś wejść, tylko muszę sobie przypomnieć... Au! Muszę sobie przypomnieć jak... To stąd się wskakiwało, nie? Wiem, że jest tu gdzieś jakieś miejsce, z którego da się na górę skoczyć, tylko... Gdzie ono było? O, tutaj! Tutaj będzie. Jeżeli dobrze pamiętam. Tutaj? Nie tutaj. Nie, też nie tutaj. Na pewno jest jakieś miejsce, z którego da się na górę skoczyć. Tylko muszę je znaleźć. To też nie tu. In before... O, w jakimś patchu usunęliśmy to miejsce, z którego dało się na górę skoczyć. Jesteśmy w Samsung i nie robimy zabawy. Yes, jak to się wchodziło? Bo nie było to tędy? No nie, na pewno nie tędy. To było gdzieś wzdłuż tej ściany. Tyle pamiętam. Nie było to stąd raczej. Tak, nie stąd, to skąd indziej mogło to być. To nie. Może stąd bardziej? Chyba stąd. A, zejdę sobie z torrenta na chwilę. Powiedziałem, zejdę z torrenta na chwilę. Żeby łatwiej wyznaczyć sobie kierunek. Tutaj wsiądę. Spierdolę się jak imbecyl. Jeszcze raz. Bo generalnie o co mi chodzi, to że próbuję... może stąd będzie nawet łatwiej? Próbuję wejść tu... Skoczyć na to... I stąd przeskoczyć o tu. I w ten sposób możemy się tu przedostać. Moim zdaniem jest to nieco wygodniejsze niż obchodzenie tego tak jak trzeba. W każdym razie o tą wioskę jako tako zahaczać za bardzo nie chcę, poza jednym drobnym szczegółem. Bo tak, po pierwsze Primo jest tu ognisko, po drugie jest tamta głupia wieża, gdzie jest oko Saurona. Nie mam sprawy do jedynego pierścienia, by wszystkimi rządzić, ale mam też sposób, żeby poradzić sobie z tym wielkim okiem. Łyknę sobie runarka. I podjadę do tej nieszczęsnej wieży. Z tą wieżą jestem pewien, że ona odbija nam HP-ki i nabija dość mocno madness. Więc chcemy tam jak najszybciej dojechać. A madness niestety ma bardzo nieprzyjemny efekt.
Bo działa częściowo jak blitz. I przy okazji odejmuje nam manę. Jako, że ta wieża powiedzmy działa też w paru innych częściach Liurni, to wolę się nią zająć tu i teraz. Ogarnę skrzynkę tylko. Na szczęście, jak jesteśmy bezpośrednio pod tym płomieniem, to nic nam się nie dzieje. To teraz są ci szaleńcy, którzy rzucają ten płomień. No, jak się nimi zajmiemy, to pomyk się uspokoi. Tak? To jest to i jeszcze mówię, chcę do tamtego kościoła podjechać i chyba na dzisiaj skończymy. Bo jeżeli dobrze pamiętam, to był kościół. O Boże! Przeżyłem. Ja żyję. Tylko też trzeba chyba od strony wioski bardziej objechać. Tylko teraz nie pamiętam, czy przejeżdżając przez wioskę, czy od zewnątrz. Patrząc na te mury, to raczej przejeżdżając przez wioskę. Wioska jest opanowana przez ludzi związanych z przeklętym płomieniem, znaczy z szalejącym płomieniem bardziej niż przeklętym. A przeklęty płomień ma to do siebie, że bardzo ludzi wpędza się ludzi w szaleństwo. Ja znowu powiedziałem przeklęty. Matko Boska. Anyway. Mamy i nasz kościół. Mam też zejście z konia, co może oznaczać tylko jedno. Festering finger plate print vice. Idź chuj. Powiedziałem coś. Wajk ma to do siebie, że jest bardzo szalonym człowiekiem i będzie nam próbował to zmusić przy każdej okazji. Też bitować może. Chyba nie chce. Tak, weź blituj. Okej, jak jest, że nie będziesz blidował. Za pokonanie naszego kolegi Wajka dostajemy Fingerprint Grape oraz jego włócznie. Z tego tylko, że ta włócznia jakoś się śmiesznie działa na PvP. Powiem szczerze, że w Elden Ringu PvP praktycznie w ogóle nie tkałem, więc ciężko mi jakoś specjalnie dużo powiedzieć. Zestaw Finger Maidenki, Sacred Tear do kolejnego upgrade'u, flaszki. I możemy sobie grzecznie kulturalnie usiąść. Dziewięć flaszek plus 6. Idzie nam to całkiem zgadnie. 69 poziom, bardzo nice. Jeżeli chodzi o Liurnię, to wydaje mi się, że tak naprawdę zgadnąłem wszystko, co tutaj chciałem. No bo są jeszcze rzeczy takie jak, nie wiem, na przykład tutaj jest wieża, w której możemy dostać Memory Stone'a. Do tej części Liurnii dostajemy dostęp dopiero za jakiś czas po wykonaniu questów. Gdzieś tutaj jeszcze jest jaskinia potrzebna do jednego questa. Tutaj warto przejść dopiero jak zrobimy jednego questa. I to właściwie tyle chyba by było. Tutaj jest winda, do której chyba nie mamy jeszcze klucza, z tego co pamiętam. No, mamy tam, mamy. Bo to jest winda Dectus i mamy tylko lewą część medalionu. Żeby nią pojechać, potrzebowaliśmy też prawej części, która jest w Kaelit. Jak zapewne możecie się domyślać, nie chce mi się jechać do Kaelit. Może później. Z drugiej strony nie wykluczam, że Kaelit będzie następną lokacją, którą odwiedzę, ale nad tym się będę jeszcze zastanawiał. A na dziś to było na tyle. Jakiś tam ładny progres zrobiliśmy, moim zdaniem ten. Ogarnęliśmy Liurnię na tyle, że nie będziemy już tutaj wracać przez najbliższy czas. I widzimy się następnym razem, czyli w środę na SNT 5. Także trzymajcie się ciepło. Cześć!